Nie odczaj się na Ducha Świętego. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, odpuść nam nasze nawarstwo i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, uświęć się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, Trójcy jedyny prawdziwy, wierzę, coś objawił Boże, bez słowa być nie może. Ufam Tobie, Boże Ty wierny, Wszechmogący miłosierny, dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko lubię, nad wszystko, co jest stworzone, Boże Ty dobro nieskończone. Pan żalu będzie wieczorem, przy ramku uszumienia. Serdecznie witamy, czy witamy biało-czerwoną, siostry biało-czerwonych braci, biało-czerwonych tego rzeźkiego poranka. Siostra porządkowa, czy siostry i bracia porządkowe, tak na dobry początek. Zapowiadam, że nie będzie to normą, ale proszę serdecznie poczęstować się cukierkiem. Byłem na tych ślubach, tych cukierków trochę przywiozłem, proszę Państwa, dla Państwa. Proszę serdecznie się poczęstować. Mamy rzeźki dzień. Rzeźki dzień. Czy ktoś z naszej grupy otrzymał tę tajemniczą kartkę, o której mówił przewodnik główny? Przewodnik główny, ksiądz Tomaszewski, wczoraj mówił, że w Lutomiersku nie będzie takiego zwykłego festiwalu i prezentacji grup, jak to było, tylko ktoś z grupy otrzyma tajemniczą kartkę. Znaczy, no nie tajemniczą, bo jeszcze jak dostanie, to nie będzie tajemniczą. Gdzie będzie napisane jakieś zadanie dla poszczególnej grupy. I gdyby ktoś taką kartkę otrzymał, to niechby tą wieścią, co tam na niej było napisane, podzielił się. Niechby się podzielił. Druga tuba trochę szybciej, bo pierwszą za mocno zatrzymujemy. Pani, 24 km to nic po tych wszystkich skrótach, jakie nam fundowano pierwszego dnia, drugiego dnia. Wszystkich skrótach to nic. Póki co zgadza się hipoteza, która nabiera coraz bardziej nieomylnego nawet osądu naszego kościoła triumfującego, że jak jest na niej Jan Paweł II, znaczy ten portret nawet aplikacyjny, to omijają nas deszcze. Tak było wczoraj i mamy nadzieję, że tak będzie i dzisiaj.